Cześć, zbliża się znowu 14 lutego, a my jak co roku 14 lutego wraz ze znajomymi wybieramy się na jakąś przygodę. W tym roku trafiliśmy na fajną ofertę do miejscowości Stronie Śląskie, koło Lądka Zdrój, także tam kierunku jeszcze nie byłem, nie byliśmy razem, także zapraszam Was do materiałów w najbliższych dniach właśnie z tej wyprawy. A dzisiaj Wam chcę przedstawić, jak ja się przygotowuję na taki wyjazd, jak się pakuję, co zabieram przede wszystkim w plecach, jeżeli byśmy mieli iść w góry gdzieś, bo wyjeżdżamy na 4 dni, to nie oznacza, że 4 dni pochodzimy po górach, tylko widzimy różne miasta, może wyjedziemy sobie też do Czech na jakąś wycieczkę, ale na pewno chcę wejść albo na Śnieżnik, albo na Czarną Górę, na takie wycieczki, zrobić sobie jednodniowe. Właśnie tak, żeby trochę zmęczyć organizm i iść po świeżym powietrzu po górach. Także nie przedłużajmy i zapraszam. A jeszcze jedno Wam powiem. Przymierzam się do zmiany kamer. Moja poczciwe Sony Action to jest chyba AS. Tak, AS50. No już niestety, no jakość obrazu jest jaka jest. Już powoli mi szwankuje, już się przycina, już czasem głos nie łapie. Także czas na zmianę. Przymierzam się w tej chwili, żeby wejść w GoPro 10. Także zorganizowałem zrzutkę, chcecie mnie wspomóc, żeby szybciej uzbierać na to. To link wyświetli się Wam gdzieś tutaj, albo tutaj, a jak nie, to jest w opisie filmu. Także zachęcam, każda złotówka się przyda. Dobra, teraz powiem Wam, jak się przygotowuję na wyjazd odnośnie mojego ubioru. Przede wszystkim, że wyjeżdżamy w okresie zimowym. Jest tak, że często jest na przykład około 0, minus 2, przypuśćmy nawet na dole. A u góry jest niestety, nawet dochodzi do minus 10 i są wiatry, także jest chłodno. Także warto ubierać się tak na tak zwaną cebulkę. Ja, żeby się nie wychłodzić, zawsze mam ze sobą na sobie odzież termiczną. To znaczy spodnie, długie spodnie termiczne i bluzę. To jest podstawa dla mnie, ja to zawsze noszę. Nigdy w to nie wierzyłem, że odzież termiczna może rzeczywiście pomagać, ale uwierzcie mi, naprawdę jest lepszy komfort, dlatego że nawet jak się spocę, to odzież termiczna nie dopuszcza tego, żeby organizm się wychłodził, także to mi trzyma rzeczywiście fajnie ciepło i przyjemnie się chodzi, a chodzi nam o to, żeby iść przyjemnie, a nie męczyć się tam. Drugą rzeczą jest oczywiście dla mnie odzież termiczna, na to podkoszulek jakiś zwykły, albo też jakiś, jak już nie chcecie inwestować, to też zwykły, albo też zainwestować, kupić też sobie taki jakiś termoaktywny. Drugą rzeczą po odzieży termicznej jest bluza termiczna na długi rękaw. Powiem Wam, że ona fajna jest, elastyczna. Też kupiona w sklepie jakimś sportowym typu Decathlon i te inne. Bardzo fajna bluza. Przylega fajnie do ciała i też nie dopuszcza do przepocenia się. Do tego kaptur, także zawsze można się przed wiatrem schłodzić. To są kluczowe rzeczy, które zakładam na siebie. Oczywiście spodnie wygodne, nie jakieś sztywne dżinsy czy coś, tylko powinny być, mogą być dżinsy, ale żeby było z domieszką jakieś elastyny czy coś, żeby były w miarę elastyczne, bo wygodnie się chodzi w takich, jak nogę do góry się podniesie, żeby się nie rozerwały, ani nic, takie rzeczy, żebyśmy przygody różnej takiej nie mieli. To są moje spostrzeżenia takie odnośnie ubioru takiego na co dzień. Zawsze jeszcze w plecak pakuję sobie jakąś koszulkę, bo ja się też pocę, także koszulkę zawsze na zmianę. Przydadzą się też okulary przeciwsłoneczne, jeżeli idziemy w pogodę, nawet zimą, jak jest słonecznie, bo od słońca, od śniegu, słońce, śnieg, jak to wszystko odbija i promienie, to naprawdę okulary przeciwsłoneczne się przydają. Drugą rzeczą, jaką je zabieram na okres zimowy, to są, jeszcze obuwie przede wszystkim. Obuwie, nie idziemy w jakichś tam klapeczkach, tylko zakładamy obuwie naprawdę dobre. Czemu obuwie dobre? Dla mnie bynajmniej. I obuwie wysokie, takie za kostkę, albo tak lekko za kostkę, dlatego że pod śniegiem mogą być różne nierówności i łatwo skręcić sobie nogę. Podeszwa oczywiście typu traperowata, żeby nie było, że gdzieś się poślizgniemy czy coś, także obuwie odpowiednio być przygotowane. Ja dodatkowo jeszcze zabieram ze sobą takie mini raczki tego typu. Mini raczki noszę, jeszcze ich nie używałem, ale mam, także jeżeli jest gdzieś oblodzone, a ostatnio byliśmy koniec października bodajże, to już na Śnieżkę wchodziliśmy, to tam by się raczki przydały, ale akurat nie zakładaliśmy, daliśmy radę, ale warto mieć, bo czasem oblodzenia są takie, że bezpieczeństwo to jest podstawa, także ja raczki mam w plecaku i wtedy jak potrzeba, to zakładam. Co jeszcze?
chodzimy sobie, nam łatwiej jest chodzić po górach, mając jeszcze kijki. Chodziłem i bez kijków, chodziłem z kijkami. Powiem wam tak, czy bez, czy z kijkami, da się wejść. Natomiast jeżeli nie jesteście aktywni sportowo, tylko macie tryb siedzący na przykład, to wygodnie wam będzie, lżej wam będzie wejść z kijkami, bo wtedy pracuje całe ciało. Nie pracują tylko nogi, jak idziecie po górach, tylko pracują wam też ręce, pracują macie plecy, pracuje wam całe ciało, czyli ten ciężar jest rozłożony na każdą partię ciała. I przy zejściu na przykład też jest wygodnie, można się podeprzeć, jak jest ślisko. Także my używamy kijków i polecam, bo wydaje mi się, że wchodzimy łatwiej. I teraz tak, to rzeczy są takie u mnie podstawowe. Druga opcja to jest plecak. Ja mam plecak akurat 30-litrowy, żona ma mniejszy 20-litrowy, dlatego że ja facet to będę nosił, większe ciężary trzymam w plecaku. Co było dla mnie kluczowe? Miękkie ramiona, zapięcie ramion na wysokości klatki piersiowej, drugie zapięcie na wysokości pasa, żeby plecak był stabilny, trzymał się na plecach. Dodatkowo kieszonki różnego typu, miejsca na różne karimaty, nie karimaty, my akurat karimaty nie nosimy, bo wybieramy się tylko na jakieś 5-godzinne, maksymalnie 6-godzinne wycieczki, także nie jest nam potrzebne, ale na przykład tu od spodu jest fajna opcja, bo na przykład jeżeli jest ciepło, okres października, okaże się, że weźmiemy kurtkę wiatrową jakoś, czy kurtkę przeciwdeszczową, to sobie mogę włożyć ją swobodnie tutaj i nie muszę tego targać na sobie, grzać się, czy pakować tego do środka. Do środka chowam inne rzeczy, tak jak wam wspomniałem, chowam tam raki, chowam na przykład głupi kubek termiczny albo termos. Zwłaszcza zimą, dlatego że chcemy wziąć jakiś napój do picia, typu jakiś izotonik, typu wodę, kawa, herbatę, cokolwiek. Można nam zamarznąć, bo wiadomo, jest mróz. Natomiast w kubku termicznym to wam nie zamarznie. Można też sobie wlać jakiegoś grzańca, jak lubicie takie wyprawy. Tylko pamiętajcie, nie za dużo alkoholu, bo to wiadomo, alkohol jest fajnie, pięknie, ale potem mogą być tego złe skutki. Także jak alkohol, to z umiarem. Także ja kubki termiczne też biorę ze sobą. Druga opcja, na przykład można wziąć sobie, że mamy termos, kubeczki. Nie plastikowe, które zajmują dużo miejsca. My mamy takie kubeczki akurat, takie silikonowe. Tego typu kubeczek silikonowy, pyk, rozkłada się. Można swobodnie zrobić sobie przerwę, napić się, schować. Nie plastik, nie wyrzucać plastików później gdzieś do lasu czy gdzieś, bo to tych śmieci w lesie jest bardzo dużo. A co do śmieci, to ja jeszcze zawsze w plecaku mam, bo ja nie lubię śmiecić, worek na śmieci. Po co? Bo czasem są przygody różne, które niestety musimy coś wyrzucić, coś zabrać. Mamy worek na śmieci, zabieramy śmieci ze sobą. Ewentualnie w schronisku, gdzie jest kosz na śmieci, można to później zutylizować. Natomiast tak to nie zostawiamy nic na szlakach. Następna opcja to jest jakaś mała latarka. Może być taka latarka, może być latarka czołowa. Czemu? Dlatego zimą wyjeżdżamy, to często robi się szybko ciemno. Nigdy nie wiemy, co nas spotka po drodze, czy będzie jakaś awaria, czy będzie jakaś przygoda, że ktoś, nie wiem, czy potnie, czy coś, czy jak, albo zostaniemy gdzieś dłużej, będziemy schodzić po ciemku. Taka mała latareczka, to nie waży dużo, warto mieć ją przy sobie. Co my mamy jeszcze dalej w plecaku? O, mamy zawsze książeczkę PTK, żeby robimy sobie różne wpisy, zobaczcie, tego typu wpisy sobie robimy. Mamy różnego rodzaju pieczątki, także to mamy tak, żeby nie na pamiątkę. Ja zawsze noszę jeszcze tabletki przeciwbólowe, dlatego że na przykład różnica ciśnień, niektórzy mają problem z ciśnieniem, to muszą wziąć sobie tabletki do ciśnienia, ale tabletki przeciwbólowe też swoje zrobią. Zawsze głowa będzie ta. Nie mam akurat teraz apteczki, bo apteczki całej nie noszę, ale noszę zawsze plastry i noszę jakiś taki bandaż elastyczny. Po co plastry? Po prostu na przykład mamy buty, gdzieś tam się noga obetrze. Warto tym plastrem się zabezpieczyć wtedy, żeby dojść spokojnie sobie do schroniska i zejść z tych gór, żeby nie było sytuacji kryzysowych. Bandaż elastyczny, wiadomo, ktoś się może potknąć, skręcić kostkę czy coś, nawet skaleczyć się, głupie skaleczenie. Takie rzeczy, te dwie rzeczy podstawowe zawsze zabieram ze sobą. No to myślę, że to chyba wszystko z takich spraw, które zabieram,
które zabieram na taki właśnie wypad. O, jeszcze jedna rzecz. Naładowany telefon to jest raz i powerbank zapasowy to dwa. Najlepiej jeszcze, jeżeli idziemy pierwszy raz w jakiś rejon, zobaczyć jakąś mapę, taką papierową. Zawsze coś, chyba że jedziemy typowo szlakiem, który jest, dużo turystów chodzi, nie schodzimy z tego szlaku, no to wtedy można sugerować się tym, że ktoś jeszcze idzie, ale czasem idziemy na w góry, gdzie na przykład nie widać za nami nikogo, nie przed nami nikogo, żeby nie zbłądzić, żeby skręcić w odpowiednie miejsce. Także telefon z GPS-em się przydaje. Dodatkowo powerbank w razie czego, żeby się nie rozładował. No i mapa, ewentualnie mapa papierowa. Chociaż mapa papierowej z reguły nie zabieram. Zawsze mamy dwa telefony naładowane, powerbanki jeszcze, także... I nie chodzę samemu, chodzimy zawsze w grupie. To też jest inaczej. Zawsze ktoś tam gdzieś zerknie i się spokojnie się trafi. Jeszcze zabieramy ze sobą w plecak jakieś przekąski, na przykład ja to lubię słodycze, także nie ukrywam, lubię słodycze, także sobie zawsze jakieś batonika sobie jakieś włożę, nie będę już marek zdradzał, bo to byle tylko było też uzupełnienie jakiejś energii. Można sobie wziąć jakąś przekąskę, tak żeby też głodnym nie być. Oczywiście jak jesteśmy w schronisku, możemy sobie coś kupić później, także z tym to też nie ma problemu. Ale i wiadomo, jak się idzie 3-4 godziny, 5 godzin, człowiek się męczy, także musimy to uzupełniać i wodę, te płyny, i żeby głodnym nie iść, także też takie przekąski drobne sobie zawsze zabieram w plecak. W miarę możliwości oczywiście, nie biorę dużego kebaba i idę z nim na w góry, bo to jest bez sensu. Obfity posiłek rano, z ciepłą kawką oczywiście dla mnie, do tego biorę sobie jakiś batonika, jakąś tam małą czekoladę. Jakoś sobie rogalika wezmę na drogę, czy jakąś bułkę słodką wezmę sobie na drogę, czy nawet przypuśćmy jakieś kabanosy, żeby to się nie zepsuło, a mógł spokojnie sobie to w razie czego skonsumować i iść dalej, żeby nie robić przerwy. Dobra, to tyle w tym materiale, także zachęcam do subskrypcji, zachęcam do lajkowania, krótki filmik taki pokazujący jak się przygotowuję i co, widzimy się w górach tym razem, także do zobaczenia.